Cześć, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo, bardzo gorąco oraz serdecznie z tej strony kosmo i to, co widzicie na waszych ekranach, ja też to widzę. Kochani, przed chwilą dokładnie, no znacznie pewnie u was, jakby to dłużej trwało, bo muszę to wszystko zmontować i tak dalej, ale przed chwilą, dosłownie bardzo niedawno temu, jakby wyciekły zdjęcia do dodatku 10.4 4, życie na wyspie lub. Innej, podobnej nazwy, jaką ten datek będzie miał, poprzez Origina i ja po prostu wstałem i nagle patrzę milion informacji, no i mówię, nie no, muszę o tym nagrać i po prostu zrobić z wami reakcję, także są one, przepraszam was wszystkich za to, za mój głos i za wszystko, niestety jestem chory, ale no staram się, żeby tutaj wszystko nagrać wam na czas i jakby podzielić się moją ekscytacją, bo wydaje mi się, że jest czym, jak widzicie zresztą, ponieważ mamy syreny już jak widać, mamy motorówki, mamy jakieś materace, Mamy nurków, mamy ryby i to wszystko. Ja jestem w szoku, nie wiem, co się dzieje. Dostaliśmy 5 zdjęć, które sobie dzisiaj przeanalizujemy. Także, jak widać, dodatek: życie na wyspie jest już najprawdopodobniej potwierdzony. Jakby EA już się z tego nie wywinie, i jutro na jutrzejszym EA Play e, zobaczymy właśnie e, trailer tego dodatku. PS, będziemy jutrzejsze jej play oglądać na żywo, wszyscy razem na moim kanale, na live streamie. Także od razu Was wszystkich zapraszam. Także przyjrzyjmy się temu pierwszemu zdjęciu, co my tutaj mamy. Po prawej stronie, jak widać, mamy pana, który jest oparzony. Ma oparzenie od koszulki, po prostu taki jest opalony aż. Widzicie, tutaj ma takie specjalne, jakby miał koszulkę, wreszcie, jest taki tutaj oparzony. Ma spodenki, jakiś tutaj gwizdek, więc najwidoczniej jest to obijający się po prostu ratownik. Z tyłu mamy jakąś wyspę z palmami, z drzewami, z jakimś domkiem, takim szałasem I, i mamy ponton, na którym ten pan sobie tutaj po oceanie pływa. Jak widać raczej to zdjęcie z gry nie jest tylko bardziej render, natomiast można nam to jakby zapowiadać, że faktycznie mamy tutaj takie, że tak powiem, taki feature, taki, taki, taki właśnie ponton, na którym właśnie nasi teamowie będą mogli pływać, no i widać, że będą mogli się opalać na czerwono, spalać i tak dalej, także do dodatek pełną parą. Dalej przejdźmy. Może na tą stronę mamy tutaj jakieś podwodne miejsce, rafę kolarową, żółwie, rybki Nemo i tak dalej. No i nurka, który tam patrzy sobie na tą syrenę. Także będzie najprawdopodobniej możliwe w naszej grze nurkowanie, przeglądanie właśnie tego co się dzieje pod wodą, także podobnie jak w rajskiej wyspie w The Sims 3. No tak, bo tam też były przecież rafy kolorowe, te wszystkie jaskini i tak dalej, różne ryby. Tutaj widać też różne ryby są i różne roślinność. Mamy syrenę, także coś na zaczekaliśmy ja się, obawiam ja powiem wam szczerze, że syren w sumie nie będzie, no bo wiecie jak, jak są historie jakby tego, jak dodaje, jaki Ej wydaje dodatki, no ale na szczęście syreny są także jestem mega zajarany, ponieważ akurat syren to jest jedna z tych postaci nadnaturalnych, które ja osobiście lubię jest syrena, są jakieś nowe włosy, oczywiście pokazane na to jakby zwracać uwagi nie będę, jest piękny, kolorowy ogon pod wodą, także e, najważniejsze jest to, że syreny są ja jestem mega, mega szczęśliwy bardzo ładne włosy, bardzo ładny strój tutaj taki z muszelek, nie wiem czy to będzie taki wiecie do założenia na siebie, czy tylko na przykład syreną będzie przysługiwał, ładny naszyjnik a włosy super piękne, pani tutaj w spodenkach w stroju kąpielowym w sumie nic szczególnego, we włosach innych nowych oczywiście, no i dalej też mamy różne ryby i różne tutaj jakby podmorskie dziwne, przedziwne rzeczy. I u góry mamy też motorówkę, czyli jakby standard, bo motorówkami też mogliśmy pływać w, w rejskiej wyspie. Więc tak to wygląda. I z motorówki jakby idzie duża fala, duża fala wody. No i jestem ciekawy. Jest to oczywiście rentar najprawdopodobniej, więc jest to wszystko narysowane nie przez to oryginalnej naszej jakby gry. Ale jednak pokazuje to, jak to będzie wszystko wyglądać. No i kolejne włosy u tej pani, kolejny nowy strój kąpielowy u tej pani. I z tyłu widzimy piękną wyspę z pięknym szałasem. Nawet tutaj jakieś ha Chyba coś takiego, jakiś mostek, jakieś tropikalne drzewa, także tropikalny zatek pełną parą. Dobrze, przechodzimy do zdjęcia numer 2. I tutaj widzimy simów wygrzewających się. Widzimy sima, który się tutaj wygrzewa na plaży, na leżaku, czyli będziemy mieć leżak, będziemy mogli pić drinki z małym dzieckiem, które trzyma uwaga. Wiaderko po prostu, no, nie wierzę. Jakieś muszelki są, jakiś, jakiś stolik z kwiatkami możemy budować. Zamki na piasku i piękna woda, piękne dżungle, piękna woda, taka e, aż lśniąca po prostu czystością. Także e, widzę te inspiracje bardzo krajami tropikalnymi. Mamy łódkę, mamy motorówki po raz kolejny, mamy różne mosty, mamy piękne tropikalne drzewa, różne kolory. E, w tle widać jakiś dom, widać e, jakiś, e, jakieś góry i tak dalej. Także m, jestem ciekawy w sumie, czy będziemy mieć jakby otoczenie. Że to otoczenie będzie jako otoczenie wakacyjne przedstawione, czy raczej na przykład jako po prostu miejsce, w którym będziemy mogli i pojechać na wakacje, i zamieszkać, bo według mnie to by było najbardziej jakby racjonalne i, i ciekawe. Także tak to wygląda. Mamy jakąś taką właśnie lagunę. No i ciekawe, jak to będzie z pływaniem w oceanie, no bo o tym nam jakby nikt póki co na tych zdjęciach, póki co nic z tego nie widać. Znaczy się, no tutaj jest pływanie w oceanie, ale co prawda to jest render. Zobaczymy, jak będzie na zdjęciach z gry, no ale wydaje mi się, że pływanie w oceanie jednak będzie zapewnione. Przejdźmy do zdjęcia numer 3 i tutaj mamy jakąś imprezę i tu się zaczyna nadziać, duże rzeczy, o których będziemy mogli tutaj sobie um, porozmawiać. Mamy jakieś liście, które najprawdopodobniej są palone, bo leci z nich jakiś dym. Mamy miliony nowych ubrań, jak widzicie koszulę taką e, z klatą pana, który się też widzicie spalił lekko i ma um, jakiś tutaj... Um krem przeciwsłoneczny, filtr na, na twarzy, nowe spodenki, jakiś nowy stolik, miliony nowych ubrań, miliony nowych włosów, nawet jakiś wianek na włosach, jakieś miejsce, nie wiem, najprawdopodobniej imprezowe. Zastanawiam się, co chodzi z tym. To jest jakaś pod, podstawka z kwiatami, nie wiem. Tutaj kolejny pan jest właśnie wiankami siedzący, rozmawiający sobie. Pan mówiący o syrenach i myślący o tym. Także syreny są na 100% potwierdzone. Pani w jakiejś takiej sukience kolejnej, troszeczkę takiej ręcznikowej, można powiedzieć, z jakimiś brązowymi z liści. No, powiem szczerze, interesujące, pani rozmawiająca z dziećmi. Wszystkie dzieci, oczywiście, typowo taki plażowy styl w tle plaża kolejne ognisko. To mnie zastanawia, to jest jakieś taka um... Jakiś taki pal, który, z którego właśnie jakby lampa pal, wiecie o co chodzi. Tutaj też po tej stronie jest. Tutaj, aha, to jest jakiś taki, jakiś taki daszek, to nie jest chyba tam, co widzieliśmy na tym wcześniejszym zdjęciu tutaj. To jest najprawdopodobniej to, co tutaj, czyli jakiś taki daszek, a nie hamak. No spoko. No i sobie państwo siedzą pod nim. a Tutaj pani rozmawia z jakimś panem w sukience. No i oczywiście wszechobecna zieleń, miliony zieleni i i brązów, bo tutaj mamy jakiś taki domek, jak jakaś taka lada, może to jest jakaś restauracja, czy coś, przy której, nie wiem, albo jakiś, nie wiem, hotel, resort, kurort, coś w tym stylu, jakby były resorty i kurorty, to w ogóle by było świetnie, totalnie. I jeżeli chodzi o to zdjęcie, to chyba tyle. Oczywiście, no, jak widzicie sami zresztą na ekranach swoich, nowe włosy, nowe stroje tego jakby szczegółowo nie będziemy omawiać, bo wydaje mi się, że po prostu nie warto. Następne zdjęcie mamy panią, która też właśnie widać, że się opaliła w nowych włosach żółtych, takich z nawet spaliła, można powiedzieć, się ta pani z taką tutaj jakby zawiązane do, do przodu. Tutaj też jakiś taki baldachim, czy coś w tym stylu. Państwo pod nim siedzą, różne lampy, kosz i, i pan w stroju kąpielowym pani też ubrana dziwnie, rozmawiają sobie o słońcu, o tym, że jest bardzo gorąco u nich najwidoczniej. Tutaj mam państwa, które się rozgrzewają na leżakach, pana, który pije drinka z jakąś tam cytrynką w stroju kąpielowym, takim do, do nurkowania raczej. No i piękny taki szałas z, z Barmanem, także widzę, że dużo miejsc imprezowych również dla naszych simów będzie zapewnionych, oh boże, jak ja się jaram, nawet nie wiecie. No i oczywiście wszechobecna, wszechobecna. E, Zieleni, jakieś tutaj znaki, pokazujące, w którą stronę iść. E, no, zobaczymy ostatnie zdjęcie, które jest największym szokiem dla mnie. Zobaczycie zresztą sami. Uwaga, uwaga, mamy, uwaga, wiecie, to, delfina. Ja po prostu nie wiem, że pani się kopie w um, oceanie, czy tam, nie wiem, morzu, jeziorze, nie wiadomo gdzie, po prostu, ale jest. Delfin. Ja w to nie wierzę, po prostu. No, wcześniej mieliśmy interakcji z morskimi stworzeniami, można powiedzieć, chyba że właśnie sernami. No to teraz mamy właśnie delfina i to jest dla mnie zdjęcie, które najwięcej jakby jest najbardziej tajemnicze, bo o co będzie chodziło z tymi delfinami, to nie wiem, ale jestem na maksa podjarany, także mamy delfiny, mamy syreny, mamy wiele naprawdę nowych rzeczy, które dochodzą i powiem wam szczerze, że spodziewałem się po tym dodatku, że będzie to gorsze, a natomiast wydaje się, że jednak że tak powiem utrzyma to poziom i będzie podobne to do rajskiej wyspy, być może nawet lepsze, także jestem zadowolony, bo po prostu nie chciałem, żeby to było coś gorszego, bo byłem gotowy, że się zawiodę, a tutaj widzę, że EA stawia poprzeczkę wysoko z tego powodu, no, że nie wiem, czy wiecie, ale to właśnie dlatego dodatku zmienione są Wymagania minimalne gry już nie będzie można grać na systemie 32-bitowym, tylko na 64-bitowym, co oznacza dosyć dużo. I no, te delfiny, powiem wam szczerze, mnie na maksa zaskoczyły. Cieszę się, że są syreny, cieszę się, że są delfiny, cieszę się, że mamy takie tropikalne właśnie miasto. Miejmy nadzieję, że będziemy mogli też tam mieszkać, a nie tylko jeździć na wakacje. Zobaczymy, bardzo bym chciał i mam nadzieję, że dojdą również kurorty, bo bardzo, bardzo mocno na to czekam. Z tego powodu, że. Kurorty i samo ich prowadzenie bardzo, bardzo mi pasowało i ja zawsze tworzyłem kurorty i chciałbym w sumie tworzyć kurorty teraz i prowadzić, więc oby doszły one również. Troszeczkę można powiedzieć, że dodatek jest jakby odwierną kopią tego, co dostaliśmy w trójce, ale jeżeli to będzie dobra kopia, to się wcale nie obrażę. Także jeszcze raz sobie przejrzyjcie na szybko te zdjęcia. Ja mówię wam, jestem dosyć zadowolony. Zobaczymy jutro. Widzimy się o 21. najprawdopodobniej na live streamie Będę jeszcze informował na moim Instagramie, także tam zachęcam wyjść ale no... Te zdjęcia na pewno zachęcają e, nas do tego, żeby sobie ten datek przetestować. Także ja zachęcam Was do zostawienia subskrypcji, do zaobserwowania mnie na Instagramie, gdzie będę Was informował o jutrzejszym live streamie. Trzymajcie kciuki, żebym do jutrzejszego live streama wyzdrowiał, żeby wszystko się udało, żeby nie było tylko gorzej, to jest najważniejsze. A póki co, dziękuję wszystkim za oglądanie, Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia i cześć!